Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie i Panowie Posłowie, co do kwestii tych zasadniczych, a w zasadzie ostatniej kwestii, którą Pani Poseł Staroń podniosła, mianowicie kwestia lustracji. Ja podkreślałem w swoim wystąpieniu i przepisy poszczególnych projektów, zarówno naszego, jak i ruchu Palikota, które są bardzo zbieżne, w sposób jednoznaczny bardzo poważnie traktują lustrację, tylko nie jesteśmy za tym, żeby powoływać nowe byty prawne. Te doświadczenia lustracyjne są znakomite, tylko rzeczywiście przez ostatnie lata nikt na tym nie panował. Nikt tych związków lustracyjnych nie kontrolował, nie akredytował. Proponujemy bardzo prostą dzisiaj konstrukcję, ale samorządową. Tą samorządową konstrukcję, która wynika z kilkakrotnie powołanej tutaj ustawy z 1920 roku. Spółdzielczość chce mieć samorządową. I tyle interwencji państwa, ile konieczne. Tyle interwencji sądów, ile niezbędne. Wiemy, jak działają szybko sądy. Ja też wspomniałem w swoim wystąpieniu, że wiele pozwów jest zwracane ze względu na niską szkodliwość społeczną. W związku z tym te elementy wewnętrznej kontroli, kontroli samorządowej są bardzo istotne. Drodzy Państwo, też wspomniałem w swoim wystąpieniu, że zależy nam, przynajmniej części i grupie posłów, żeby tą spółdzielczość wyodrębnić na rynku gospodarczym. Bo tak jest w całej Europie. I kilkakrotnie były skargi biznesu, chociażby włoskiego, włoskich przedsiębiorców, co do bardziej przyjaznych spółdzielczości przepisów podatkowych. Trybunał ostatnio w Strasburgu te skargi oddalił. Także te zasady są uznawane. Ja tutaj naprawdę oczywiście musimy dyskutować co do szczegółów, żebyśmy też w drugą stronę nie przekombinowali, nie dając zwykłych przywilejów, ale proszę zwrócić uwagę, że my wnioskujemy za tym, żeby znieść podwójne opodatkowanie dzisiaj, które występuje w przypadku opodatkowania podatkiem od osób prawnych. Natomiast też, żeby zachęcić nowych członków, czy wzmocnić już funkcjonujących członków spółdzielni, chcemy również zwrócić uwagę na korzystniejsze warunki rozliczenia się członka ze spółdzielnią, co też powinno mieć swój wyraz w prawie podatkowym. Bo inaczej to rzeczywiście za chwilę się spotkamy na tej sali, nie będziemy mieli o czym mówić, bo wpływy z tytułu do budżetu z tytułu PKB od tych spółdzielczych form gospodarowania nie będą jednoprocentowe, tylko będą jakieś tam wyrażane w promilach. Także musimy dziś zdecydować, czy tak naprawdę chcemy dobrych spółdzielni, chcemy dobrego, sprzyjającego ruchowi spółdzielczego prawa, czy też chcemy dalej udawać, że w jeden można worek, jak się to przysłowiowo mówi, ze spółkami włożyć i koniec. Ale dlatego ja tak dużo miejsca poświęciłem w swoim wystąpieniu tym uwarunkowaniom historycznym. Temu modelowi, który kształtował się przez wiele, wiele lat. Bo on dzisiaj powinien stanowić źródło, inspirację do utworzenia po doświadczeniach tych ostatnich dobrego prawa. Także tutaj też mamy odmienne zdanie co do oczywiście kadencyjności i pełnienia funkcji w poszczególnych organach w spółkach. W każdym obszarze funkcjonowania dzisiaj publicznego, również w biznesie, takich ograniczeń nie ma. Nie tak dawno na tej sali spieraliśmy się, czy powinny być ograniczenia co do kadencyjności w samorządzie. No otóż zdecydowaliśmy, że nie. No czemu akurat tutaj? Czyli szukajmy tych form oczywiście, które pozwoliłyby nadać, jak ja to mówię, nowy impuls tym spółdzielniom. Również ja zwracam uwagę i moje ugrupowanie również na te wszystkie dzisiaj patologie, które są. I widzimy również w Państwa projekcie, w tym opublikowanym w druku 515, bardzo korzystne rozwiązania, które chroniłyby oczywiście również członków spółdzielni, dawałyby im szersze możliwości reprezentowania swoich spółdzielni czy swoich interesów w spółdzielni, czy w innych formach reprezentatywnych na poziomie chociażby związków czy Krajowej Rady Spółdzielczej. Także rzeczywiście to, co poseł Dera powiedział, czeka nas kawał długiej, mozolnej pracy, bo to jest bardzo skomplikowana materia. I to, że dzisiaj tych projektów jest naście i pan poseł zarzuca tutaj, że myśmy skopiowali prezydencki projekt, ja powiem, dzisiaj nie ma czystych projektów, które byłyby zupełnie nowe, bo one byłyby zupełnie akceptowalne.
My musimy chodzić po ziemi, musimy korzystać z wzorców, które się sprawdziły i z tego dorobku, który jest. W momencie nie mamy zrobić rewolucji w układzie spółdzielczym, tylko mamy to ucywilizować i dać mu nową szansę na rozwój. I taka jest intencja. Także jeżeli gdzieś ktoś powie, że to jest ten projekt, czy ten, czy skopiowany stąd, czy stamtąd, no pewne jak gdyby osiągnięcia tych kilku również komisji nadzwyczajnych, czy tych pomysłodawców, no trzeba wykorzystać, bo grzechem byłoby nie skorzystać i wyważać otwarte drzwi. Także myślę, że rzeczywiście dobrą formułą dalszej pracy, dalszego procedowania, nie umniejszając żadnym pomysłom, jest właśnie ta komisja nadzwyczajna. Co do szczegółowych pytań, które zostały skierowane pod moim adresem. Pani poseł Krystyna Skowrońska pytała i w zasadzie pod wątpliwość poddaje tutaj zabezpieczenia związane z obrotem udziałami. Ja w swoim wystąpieniu o tym też mówiłem, że nie chcemy puścić tego tak w samopas, że to musi być przekazywanie, odsprzedawanie, zbywanie udziałów musi być kontrolowane. I w naszym projekcie, w tych zapisach poszczególnych przepisów jest to zamieszczone. Między innymi to, że tylko w momencie występowania ze spółki ktoś może ten udział przejąć, ale to przecież organ spółdzielni na dobrą sprawę ostatecznie decyduje, czy dana osoba taki udział przejmie, czy nie. Bo wiemy, w jaki sposób powinno się do dzisiaj spółdzielni przystępować. A więc ważne są bardzo warunki statutowe. Bo jeżeli dana osoba spełnia warunki statutowe, to albo może ten udział przejąć, albo jako nowa osoba do spółki przystąpić. I ten organ nie może odmówić, bo w przeciwnym razie sąd uchyli tę decyzję organu, jeżeli ona będzie niezgodna ze statutem. A więc zmuszamy dzisiaj swoimi przepisami, tym projektem przepisów, do tego, żeby statuty były bardzo precyzyjne. Bo ustawa ma dawać ramy do działania spółdzielniom, a statut ma precyzować zasady już takie bardzo szczegółowe, między innymi związane z dostępnością poszczególnych osób fizycznych do spółdzielni. I to jest moment, bym powiedział, newralgiczny, kiedy określamy, kto może do spółdzielni przystąpić, jakie musi spełnić wymagania. I to jest oczywiście bardzo ważna rzecz, szczególnie w przypadku bogatych, dużych spółdzielni. I to w toku dalszych prac pewnie będzie trzeba jeszcze bardziej uszczegółowić niż w tej chwili w naszych propozycjach. Kolejna kwestia to są te właśnie kwestie, to są kolejne sprawy związane z całym sektorem podatkowym. To jest bardzo newralgiczny obszar, ale bardzo istotny. Musimy sobie zdawać sprawę, jeżeli w tym obszarze zostawimy przepisy po staremu, to żebyśmy nie wiem co robili tutaj, ograniczając, prawda, korupcję, kadencję i tak dalej, dostęp do organów, nic, że tak powiem, nie wskuramy. Bo dzisiaj, żeby spółdzielczość wzmocnić, potrzebny jest również aspekt i impuls finansowy. I ta polityka podatkowa między innymi temu ma służyć. I drugi bardzo ważny obszar to możliwość kumulowania kapitałów i powielania tych kapitałów, jak również tworzenia w przypadku likwidacji spółdzielni oddzielnego kapitału rozwojowego. Dyskusyjne jest, na jakim poziomie to tworzyć. My proponujemy, żeby to było utworzone na poziomie Krajowej Rady Spółdzielczej. Ale jest potrzebny nowy kapitał, kapitał gwarancyjny, który pozwoli na rozwój i zabezpieczy, co jest też nie mniej ważne, likwidacji dzisiaj spółdzielni. Dlaczego te likwidacje mają tak często miejsce? No bo to są lukratywne obszary, gdzie kilka osób może z tego skorzystać. Jeżeli byłoby ograniczone, jak proponujemy, prawo do dysponowania pozostałością po majątku czy funduszami, to wtedy byłaby mniejsze parcie na likwidowanie tych spółdzielni. A więc tu jest wiele obszarów, które są ze sobą powiązane i na które spółdzielcy zwracają uwagę. Ja również pozwoliłem sobie tylko na niektóre elementy Państwa posłów uwagę zwrócić. Jeżeli chodzi o pytanie pani poseł Gabrieli Masłowskiej co do nadzoru w małych spółdzielniach, no sprawa również jest dyskusyjna. Wydaje się, że to spółdzielcy, ci założyciele decydują, jaka forma nadzoru ma być.
i w statucie można to zawrzeć. My traktujemy małe spółdzielnie, nie wprowadzając dla nich obowiązku lustracyjnego, ale jest to, nie jest to obligo, ale jest to uprawnienie. Jeżeli w statucie założyciele zawrą, że ma być lustracja, ta lustracja będzie. Natomiast jeżeli czterech czy pięciu zaufanych się spotyka, chcą spółdzielnie utworzyć i ufają sobie, to nie można im narzucić, że od razu jest rada nadzorcza, prawda? Bo ta rada nadzorcza kosztuje, bo to jest kłopot. Także to wszystko trzeba wyważyć i w dalszym ciągu twierdzimy, ja twierdzę, że rozwiązania tego typu można umieścić, powinno się umieścić na poziomie statutu. Co do internetu, o którym też już tutaj była mowa, no ani w prawie spółek handlowych, w kodeksie handlowym takiego wymogu nie ma, ani w żadnym innym obszarze poza działalnością publiczną, instytucjami administracji publicznej ten obowiązek oczywiście jest, ale w biznesie takiego obowiązku nie ma i ja przynajmniej twierdzę, że powinien być to wolny wybór w zależności od potrzeb, od jak gdyby polityki prowadzonej przez daną spółdzielnię. To jest uważam element, który powinien być pozostawiony do wyboru oddzielnym, prawda, władzom spółdzielczym. Także drobna rzecz, ale jednak powinna tutaj, myślę, w ten sposób zostać uregulowana. Także drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, bo mam jeszcze przed sobą, bym powiedział, taki obszerny punkt, a też bardzo związany z tym, o czym mówimy w tym punkcie, bo przecież na bazie prawa spółdzielczego wyrosło całe prawo spółdzielczości mieszkaniowej i pewnie do niektórych jeszcze aspektów będziemy wracać podczas tam najbliższej debaty. Także ja bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim tutaj Państwu, którzy prezentowali projekty i zabierali głos w sprawach spółdzielczych, że dojrzeliśmy do kolejnej ważnej debaty i to, co ja już dziś podkreślałem, debaty, która mam nadzieję skończy się sukcesem, bo tych podejmowanych bez finału polegającego na uchwaleniu ustawy spółdzielczej już było za wiele, bo łącznie praktycznie, jak policzyłem, to 6 w ostatnich 30 latach. Także dziękuję bardzo, panie marszałku, dziękuję Państwu za uwagę.